Zapraszamy maćkę na scenę. Jak będą pytania, to proszę podnieść rękę to będę dawał mikrofon. Cześć wszystkim. Zanim sobie zaczniemy tą prezentację, chciałbym się zapytać, dowiedzieć się od Was, kto na co dzień stosuje u siebie strategiczny Domain Driven Design? Ręka w górę. Jest parę osób. Kto chciałby stosować? Więcej osób. Super. A kto jest przypadkiem? Nikt. Ekstra. Na początek kilka słów o mnie. Jestem architektem, konsultantem, żyję na co dzień w Szwajcarii. Od 12 lat staram się zmieniać trochę tą branżę naszą IT właśnie w, w kierunku tego domain-driven design. Natomiast oczywiście nie zacząłem od domain-driven design, bo to wydawało się straszną kobyłą i strasznym ciężarem. Jeżeli chodzi o takie główne obszary zainteresowania, to właśnie wspomniane Domain Driven Design, AI, Quantum Computing. I wraz z Kamilem Bączkiem, pół roku temu wpadliśmy na pomysł stworzenia repozytorium, które pokaże, w jaki sposób ewoluować swoją architekturę, aplikacji, przechodzić etapami od prostoty poprzez utrzymywalność. Aż do złożoności i wzrostu. I tutaj, jak ktoś jest zainteresowany, to jest QR-code na dole. I zacznijmy. DDD. Kiedyś usłyszałem taką fajną rzecz, pewnie już słyszeliście, dawaj, dawaj, deploy. Ale dzisiaj nie o tym. Osiem lat temu, pamiętam jak dziś, jeden z moich kolegów był na zagranicznej konferencji i dowiedział się o domain driven design. Powiedział mi taką prostą rzecz. Jak chcesz się nauczyć, weź sobie kub, bluebook, przeczytaj i będziesz wiedział o co chodzi, bo ta książka jest fantastyczna. Przeczytanie książki zajęło mi 8 lat. Pamiętam, to był 2015 rok i tak naprawdę to jest książka, do której wracam do dziś. Jest fantastyczna, ale na pewno nie polecam jej na początku swojej drogi. I wraz z zespołami, w których pracowałem, mieliśmy do czynienia z wieloma różnymi aplikacjami, problemami biznesowymi i popełnialiśmy masę błędów. To, co robiłem w 2015 roku, jak teraz spojrzę wstecz, była pomstę do nieba. Naprawdę popełniliśmy każdy możliwy błąd. Wyciągaliśmy bounded konteksty, które gadają po prostu między sobą cały czas. I to było naprawdę tak, że cały czas. Cały czas. Nie zliczę, ile tam requestów szło. I po tych wszystkich błędnych decyzjach nastąpił kolejny błąd, i kolejny, i kolejny, i tak jest do dziś. To, co chciałbym dzisiaj Wam przedstawić, to to, w jaki sposób możecie praktycznie podejść do strategicznego DDD poprzez zastosowanie kilku kroków. I pierwszym krokiem na naszej liście jest odkrycie procesów biznesowych. Jest to, tak na dobrą sprawę, kluczowa rzecz, kluczowa część. Jeżeli nie mamy poprawnie odkrytych procesów biznesowych, to cała reszta leci w kosmos. Jeżeli już je odkryjemy, to zaczynamy dzielić sobie te procesy na pewnego rodzaju poddomeny. Mając poddomeny, jesteśmy w stanie wyciągnąć bounded konteksty, następnie. Pomyśleć, niekoniecznie aplikować, ale pomyśleć o możliwych wzorcach i ostatecznie wykorzystać kontekst, mapę do tego, żeby stworzyć pewne wzorce komunikacji pomiędzy częściami naszego systemu. Wszystko, co tutaj dzisiaj zobaczycie, opiera się o pewien case biznesowy, który jest powiązany z tą architekturą ewolucyjną, z tym repozytorium, o którym wcześniej wspomniałem. Jak ktoś sobie nie zyskanował linka, to na końcu też będzie. I jest to studio fitness. Bo pewnie spotkaliście się z różnego rodzaju tutorialami, wideo na YouTube, które pokazywały, w jaki sposób podzielić e-commerce na bounded konteksty, w jaki sposób podzielić e-commerce na poddomeny. A tutaj coś bardziej oryginalnego. I tak jak wspomniałem wcześniej, najważniejsza. Rzecz to odkrycie tych procesów biznesowych. I możemy tutaj wykorzystać różne techniki. Dzisiejszy wykład będzie opierał się o event storming, ponieważ prawdopodobnie jesteście najbardziej zaznajomieni z, tym, z tą metodą. Kto z Was zna event storming? Podnieście ręce, proszę, jest. Dobrze. Myślałem też troszeczkę o domain storytellingu, który mogę polecić. Ktoś słyszał o domain storytellingu? Ekstra. Zostało to wymyślone, Domain storytelling został wymyślony przez Niemców i sprawdza się fantastycznie przy modelowaniu procesów. Ale to, co zauważyłem przez te wszystkie lata, to to, że dzielimy tak naprawdę nasze problemy na dwie części, tak na dobrą sprawę. W jednym momencie, kiedy za bardzo nie wiemy, jak te procesy biznesowe mają wyglądać, odpowiedzialność jest dosyć rozproszona. Bardzo fajnie sprawdza się ten event storming, bo możemy sobie robić taki brainstorming razem za pomocą big picture. Natomiast, domain storytelling, jeżeli mogę polecić, to on się sprawdza fantastycznie w przypadku, gdy mamy do czynienia z osobą, która wie, bądź z osobami, które wiedzą wszystko na temat danej domeny biznesowej. I tacy eksperci domenowi też istnieją, i wtedy warto zastosować właśnie taką technikę. Dzisiaj o nie będzie z tego względu, że chciałem wam pokazać. Całość tych strategicznych, stra, całość strategicznego domain-driven design w formie takiej opowieści z praktycznymi krokami, w jaki sposób wydzielać poddomeny, w jaki sposób wydzielać bounded konteksty i tak dalej. I jest to powiązane z event-stormingiem. Prawdopodobnie spotkaliście się z trzema poziomami tego event-stormingu. I tym pierwszym poziomem jest big picture, gdzie spotykamy właśnie się w większym gronie i staramy, staramy znaleźć się znaleźć wszelkiego rodzaju eventy biznesowe, które dzieją się u nas w firmie. Następnie mamy process level, gdzie już troszeczkę schodzimy głębiej. Wydzielamy różne polityki, dorzucamy komendy i tak dalej. Później jest design level. I ten design level to już jest takie skupienie się na wzorcach taktycznych, na tym ja w jaki sposób chcemy wykonać nasz system. I to, co tutaj mogę Wam powiedzieć, to to, że jest jeszcze tak naprawdę czwarty poziom, chociaż nie wszyscy się z nim zgadzają. Został wymyślony, chyba został wymyślony przez Radka Maziarkę. Ktoś zna Radka? Nikt nie zna Radka? Okej. Okay. Radek jest ekspertem, który modeluje procesy biznesowe, do tego jest architektem, konsultantem i on wymyślił sobie taki poziom, który nazywa się Bounded Context Level. Wydzielił go tak naprawdę z tego process level event stormingu. Tak, żeby nie skupiać się na wszystkim w jednym miejscu, czyli w process level bardziej warto skupić się na tych procesach, politykach, na tym, żeby wydzielić, spróbować wydzielić pierwsze subdomeny. Natomiast bounded context level jako osobny poziom. Zacznijmy od początku. Macie projekt. Jesteście architektami i musicie odkryć procesy biznesowe. Od czego zacząć? Od event stormingu Big Picture. W jaki sposób to zrobić? Zgarniacie ekspertów domenowych. Tymi ekspertami domenowymi mogą być różne osoby. To może być biznes, przedstawiciel biznesu. Równie dobrze może to być deweloper, który pracuje w systemie legacy od kilkunastu lat i on ma tak naprawdę największą wiedzę na temat procesów, które zachodzą w danym systemie, w danej domenie. I jak spotkacie się wszyscy, to zaczniecie szukać eventów, które się wydarzają w systemie. I tutaj macie kilkanaście eventów przedstawionych, i nie wszystkie są eventami biznesowymi. Czy jest ktoś w stanie powiedzieć, który event nie jest eventem biznesowym? Button clicked, request sent, no, jeszcze jest na pewno jeden. No, i jeszcze jeden. Summer View Opened, dokładnie. I teraz, jak mamy tą tablicę z naszymi eventami, to staramy się usunąć te eventy, które nie są powiązane z naszą domeną biznesową. Zostaje nam taki obraz. I teraz, jak mamy ten obraz, to warto byłoby coś więcej z nim zrobić. Podzielić go w jakiś sposób na procesy, postarać się zgrupować pewne eventy, które są ze sobą powiązane, przedstawić je na jakimś timeline i tyle. No i teraz pojawia się pewien problem. W jaki sposób grupować te eventy? No najlepiej grupować to w ten sposób, żeby zrobić je procesowo, w czasie. Czyli co jest pierwsze, co się dzieje pierwsze w systemie. Na przykład przy. Przygotowywaniu, w procesie kontraktów. Mamy przygotowywanie kontraktów, następnie mamy jakieś podpisanie kontraktu i tak dalej. I każdy kolejny step polega właśnie na tym, żeby go dołożyć do tego naszego timeline'a. Zdarzają się też takie próby znalezienia wspólnego języka. I wspólnym językiem, jak zawsze popatrzymy na taki system, może być na przykład oferta. I mamy tutaj offer prepared, offer corrected, offer published i inquiry sent for an offer. Wszędzie jest offer. Ale teraz tak. Czasami, a nawet bardzo często, to, że ja mówię, że dla mnie oferta to jest oferta, którą ja gdzieś przygotowuję dla klienta, ta oferta może być zupełnie czym innym dla innego działu w Waszej firmie, dla innego obszaru biznesowego, tak na dobrą sprawę. Dwa. Może się okazać, że jeden z eventów zawiera to słowo, które jest takie samo jak cała reszta, i dotyczy tego samego obszaru biznesowego, ale już jest innym procesem. Teraz po pogrupowaniu na, te, na tym timeline tych wszystkich eventów, mamy wstępny podział, tak naprawdę, na pewnego rodzaju subdomeny. I tak jak widzicie. Tam mamy oferty, tu mamy kontrakty, tu mamy karnety, i tutaj mamy jakieś raporty. Czy ktoś jest w stanie powiedzieć, który event totalnie nie pasuje do procesu? Któregokolwiek? Dokładnie tak. Inquiry sent for an offer dotyczy czegoś zupełnie innego. Dotyczy zapytania o ofertę. To jest inny proces biznesowy. I w jaki sposób można wyłapać, że to jest inny proces biznesowy. Powiedzmy, że ofer przygotowanie oferty dzieje się u nas w systemie. U nas w systemie jest jakiś sprzedażowiec, który przygotowuje ofertę. I ten sprzedażowiec przesyła tą ofertę do jakiegoś innego gościa u nas w firmie o innej funkcji który sprawdza nam tą ofertę, poprawia ją i jak przyklepie to jest publikowana. Koniec procesu. I jeżeli ta oferta już wyszła, została opublikowana, jest widoczna w naszym systemie, to teraz nasz klient może wysłać to zapytanie o ofertę. Czyli mamy zupełnie innego aktora, który jest niepowiązany z naszym biznesem i to jest kolejny punkt, o którym warto myśleć. Jeżeli zmienia nam się aktor, to bardzo często jest to trigger do tego, żeby... Przejść do innej subdomeny. Dam Wam jeszcze jeden przykład. Powiedzmy, że chcecie podpisać umowę o telefon. Przychodzicie do salonu, nie wiem, Plus and Playa, istnieją jeszcze? Okej. Okay. Przechodzicie do takiego salonu Playa, podpisujecie, chcecie podpisać umowę, ktoś ją przygotowuje, ale następnie wysyłana jest ta przygotowana umowa wraz z Waszymi danymi do działu, który zajmuje się risk assessmentem. Oni mają określić, czy wy jesteście zdolni do tego, żeby podpisać tę umowę. I to jest osobna domena. Bo kończy wam się tak naprawdę jeden z podprocesów, kończy wam się dlatego, że przygotowywał go na przykład jeden aktor albo dwóch aktorów powiązanych z jedną domeną, tak jak tu wspomniałem, przygotowanie oferty może być przez sprzedażowca, korekcja oferty może być poprzez jego jakiegoś szefa. Natomiast wysłanie Zapytania zupełnie inny aktor. I to jest ten trigger, o którym warto pamiętać. I jak już mamy podzielone te procesy, to warto je sobie jakoś ponazywać, poubierać je w pewnego rodzaju obszary. I te obszary to jest tak, na dobrą sprawę, wasz wstępny podział na poddomeny. Mamy domenę biznesową Studia Fitness. Dzielimy na poddomeny. I teraz mamy jedną poddomenę która zawiera oferty i jedną poddomenę, która zawiera kontrakty, karnety, zapytania, raporty. Oczywiście musicie pamiętać, bo tutaj jest jedno niebezpieczeństwo tak na dobrą sprawę, musicie pamiętać o tym, że biznesy się zmieniają. To, że dzisiaj wasz biznes wygląda w ten, a nie inny sposób, to nie znaczy, że on tak będzie wyglądał jutro. Bo znowu przykład, pracujecie dla firmy, która prowadzi leasing samochodów osobowych. I okazało się, że świetnie im idzie. I stwierdzili, że chcą teraz dorzucić leasing łódek. A potem stwierdzili, A jeszcze dorzucimy leasing ciężarówek. Ach i jeszcze dorzucimy leasing czegoś innego. Rośnie Wam ta domena biznesowa, więc te wszystkie rzeczy, które macie zamodelowane na początku, na 100% się zmienią. I to warto mieć na uwadze. To będzie cały czas ewoluowało. Ale na samym początku, jeżeli wchodzicie w jakąś domenę. Musicie też zamodelować te procesy, żeby zacząć w jakiś sposób stworzyć tą aplikację, i właśnie dzięki temu, dzięki temu Big Picture Event Stormingowi, macie już ten wstępny podział na poddomeny. Kolejny punkt to tuning tych subdomen. I co tutaj mam na myśli, mówiąc tuning? Wchodzimy troszeczkę głębiej. Wchodzimy na process level event storming, i to jest ten moment, kiedy tutaj możecie zaprosić. Też inne zupełnie osoby, niekoniecznie te, które były w Big Picture. Będzie fajnie, jeżeli będą chciały dołączyć, ale już możecie myśleć też o jakichś innych osobach, które mają większą wiedzę na temat danego procesu. Tam bierzecie na przykład osoby do Big Picture decyzyjne. Jak najwięcej decyzyjnych osób, bo w ten sposób jesteście w stanie powiedzmy zamodelować ten wstępny zarys waszego systemu. Ale jak już go macie, to wtedy zapraszacie osoby o jak największej wiedzy, bo tutaj będziemy skupiać się na dokładnym modelowaniu tych naszych subdomen. I to co tutaj chciałem wam pokazać, to to są nasze dwa moduły. Jeden moduł wygląda na bardzo prosty, oferty. Mamy jakiegoś sprzedażowca, on wykonuje pewną komendę i oferta jest przygotowana, potem jego koordynator poprawia ofertę, oferta jest poprawiona, sales coordinator publishuje ofertę i oferta jest widoczna dla wszystkich. I mamy też dolną subdomenę, gdzie już troszeczkę jest więcej skomplikowania, tak na dobrą sprawę. Pojawiają się jakieś polityki. Polityki to są te fioletowe kartki. I tutaj już w pierwszym rzucie można pomyśleć okej, okay, będzie jakaś logika biznesowa. To jest trywialny przykład. To jest naprawdę trywialny przykład. Tu są tylko trzy procesy tak na dobrą sprawę. I jak będziecie modelować system, to tych podprocesów będzie o wiele, wiele więcej. I im więcej tych fioletowych kartek będzie, tym będzie to taki znacznik dla was, że prawdopodobnie ta domena będzie, subdomena będzie bardzo skomplikowana. A jak nie bardzo, to na pewno będzie skomplikowana. Będą zachodzić te procesy biznesowe. To tutaj na górze. Oczywiście tutaj też mogą być jakieś polityki, bo to, że tutaj w naszym systemie nie ma tych polityk, nie znaczy, że w innym systemie też ich nie będzie, bo w innym systemie może być tak, że to właśnie tu będą polityki, a tutaj prosty krudzik do przygotowania i do podpisania kontraktu. Tak? Jasne. A powiedzmy, że. Jedną z polityk, bo tutaj, tak jak napisałem, Positive Verification Policy to jest trywialna rzecz, ogólna, zbyt ogólna. Powiedzmy, że na naszym, w naszym studio fitness mamy dwie reguły. Jedną regułą jest to, że klient nie może być niż, wyższy niż 210 cm. Taka polityka. Druga może być taka, że klient musi mieć 18 lat, żeby podpisać kontrakt. I tych zasad będzie cała masa. Jeżeli będziemy je pozytywnie weryfikować, no to wtedy przygotowujemy kontrakt. Jeżeli mam 17 lat albo mam 215 cm wzrostu, negatywna weryfikacja naszej polityki. Informujemy klienta i tak na dobrą sprawę tyle. I jak macie taki obraz, to może się okazać, że wasz wstępny podział na poddomenę. Był troszeczkę niepoprawny, bo te domeny mogą się zmienić. Tutaj tego nie zobaczycie, ale może się okazać, że przy zamodelowaniu procesów wraz z aktorami, wraz z tymi politykami, wraz z komendami, read modelami i tak dalej, okaże się, że niedobrze. Jednak mogłem to zrobić inaczej. I wtedy to jest ten moment, kiedy możecie pozamieniać sobie procesy, poprzekładać je pomiędzy pod domenami. Może się okazać, że. Jakaś poddomena, którą sobie wymyśliliście, nie istnieje. Jest taka opcja. I to jest do wyłapania tutaj na, na tym poziomie. Może też być tak, że podczas tego big picture event stormingu myśleliście, OK, będzie skomplikowana ta poddomena kontraktów, to będzie dużo tam różnych polityk. W czym nagle się okazuje, że nie ma żadnej? Albo są dwie, trzy, a tutaj jest ich na przykład osiemnaście. I to wam jakby zaburza obraz tego, co myśleliście, że będzie, z tym, co faktycznie jest. I teraz, jak mamy ten podział, to musimy określić w jaki sposób rodzaj naszej subdomeny. Czym, jaka ona jest? I ten podział polega na tym, że wskazujemy to na podstawie stopnia skomplikowania naszej poddomeny. Może być tak, że wasze kontrakty, moduł kontraktów ma bardzo dużo polityk. Do tego jest waszym głównym modułem, za który ludzie płacą. Dzięki niemu tak naprawdę zarabiacie. Więc będzie to taki moduł, który będzie domeną główną. Chcecie tam puścić najlepszych ludzi, chcecie mieć to u siebie w, w we własnej firmie. Oprócz tego, będziecie mieli do czynienia z subdomenami wspierającymi. I jedną z takich wspierających subdomen mogą być na przykład oferty. Co to oznacza, że domena jest wspierająca? Nadal może tam być trochę bizne procesów biznesowych, ale to nie jest clue waszego biznesu. Nie zarabiacie na tym. To po prostu wspiera wasz system, wspiera wasz biznes do tego, żeby zarabiać. Ale nie zarabiacie na tym bezpośrednio. Więc warto wtedy. Taką poddomenę, development takiej poddomeny poddać analizie. Czy chcecie robić to u siebie w firmie, czy może chcecie to outsourcować na zewnątrz? Bo nie macie zasobów, a jak woutsourcujecie, to się okaże, że będzie to taniej zrobić w innej firmie. I ostatnim przykładem typu subdomeny jest poddomena generyczna. Tu stopień skomplikowania może być bardzo duży. Ale istnieją rozwiązania dla waszego problemu. Przykładem mogą być jakieś płatności, przykładem mogą być raporty i tak Jeżeli znajdziecie rozwiązanie do płatności, które w 100% pokrywa wam wasze potrzeby, albo nawet w 90% jesteście w stanie przymknąć oko na te pozostałe 10%, to będzie to taka poddomena generyczna i to możecie kupić na rynku od innych. Ważna rzecz. Jak sobie już podzielicie te poddomeny, może się okazać, że za dwa lata one się kompletnie pozmieniają. Okaże się, że wasza główna poddomena, dzięki której zarabialiście, bo mieliście jakieś super rzeczy tam, dzięki którym ludzie wam płacili, okaże się, że ktoś inny też to zrobi. I jeszcze ktoś inny to zrobi. I jeszcze ktoś inny. I okaże, że ona się stanie generyczną, a generyczna, na przykład płatności, wymyśli ktoś u was super proces płatności. Dzięki tym płatnościom wszyscy chcą tam kupować, nie? To jest dokładnie przykład generycznej domeny, która zmigruje do tej poddomeny głównej. I tutaj chciałbym wam przedstawić taką mapę. Możecie ją znaleźć na githubie Domain Driven Design Crew. Polecam. Nicktune stoi na czele. Link tam w, na dole. Jeżeli ktoś nie widzi, no to przepraszam, ale możecie podejść do mnie po prezentacji. I... On wymyślił pewien diagram, który pozwala na zdefiniowanie tych poddomen. Wzięcie tych waszych poszczególnych karnetów, kontraktów, ofert, raportów i usadowienie tego, umiejscowienie tego na mapie. Na mapie, która pokazuje w dolnej osi zróżnicowanie waszego biznesu od rynku. Czyli im bardziej biznes różni się od tego, co jest na rynku, tym bardziej idziecie w tą stronę. I im bardziej biznes jest skomplikowany, to idziemy tutaj w górę. Jak widzicie na załączonym obrazku, mamy podział na trzy obszary: generyczne, wspierające i główne. I teraz, jak mamy nasze raporty. No, to stopień skomplikowania jest niewielki, z tego względu, że prawdopodobnie te raporty to będzie po prostu zwykła kwerenda do bazy danych, albo zestaw kwerend do bazy danych, i to tyle. Żadnej logiki biznesowej, nic, niczym to się nie odróżnia też od rynku. Więc jesteście w stanie sobie tutaj, dla tych raportów, może użyć czegoś, co istnieje jakichś rozwiązań bijajowych. Więc to już jest pierwszy trigger do tego, żeby te raporty zrobić, e, kupić. Następnie mamy. Karnety. I karnety umiejscawiamy na dziś w wyższym stopniu skomplikowania. Natomiast jeżeli chodzi o różnice z rynkiem, nie bardzo. No bo są też inne siłownie, które mają też jakieś moduły karnetów, mają możliwość zakupowania tych karnetów, więc nie jest to nic jakiegoś ciekawego. I to oznaczamy tutaj w tym miejscu, ale z informacją, że w ciągu najbliższych lat, miesięcy to może stać się domeną generyczną. Dlaczego? Dlatego, że być może ktoś, kto robi takie rozwiązania dla studia fitness innych a, biznesów, będzie takie rozwiązanie wam pokazywał, e, sprzedawał. Mamy kontrakty i kontrakty, tak jak widzieliście, mieliśmy tam te polityki Reguły biznesowe. Im więcej reguł biznesowych, tym wyższy stopień skomplikowania. Eee, tutaj wyższy stopień skomplikowania, ale może się okazać, że mimo, że ten stopień skomplikowania jest dosyć wysoki, to nie różnicie się za bardzo od reszty biznesów, no bo to nie jest nic specjalnego. Może gdyby to było coś wymyślonego przez wasz biznes i nikt inny tego nie miał, to byśmy wtedy posadzili tą kropkę tutaj. Natomiast w tym przypadku ona znajduje się tutaj. I nie widzimy na razie żadnego ryzyka związanego z tym, że ta poddomena może stać się wspierającą bądź generyczną, ale już dla ofert widzimy, że kurczę, ktoś przyszedł z biznesu i mówi, wiecie co, te oferty są spoko, ale wiecie, jeżeli mamy tutaj klienta od dwóch lat, to fajnie byłoby mu dać jakieś specjalne zniżki. A jak mamy klienta od pięciu lat, który już powiedzmy trzy razy. E Odnawiał kontrakt z naszą siłownią, to dajcie mu 30% zniżki, albo jakieś tam darmowe odżywki, albo coś innego. Rośnie, 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 jak balon ta poddomena, i ona może stać się poddomeną, właśnie, główną. To, na co chciałbym Wam zwrócić uwagę, to to, że w dużych firmach bardzo, ale to bardzo często, poddomena jest osobną domeną. Dla której musicie rozpocząć wszystkie procesy od zera. Dlaczego mówię w bardzo dużych firmach? W bardzo dużych firmach macie wiele różnych obszarów z związanych z finansowaniem, z HR-em, z innymi rzeczami, jakimiś dostawami, i to wszystko może być jeszcze bardziej skomplikowane pod spodem, bo może być, mogą być różne metody dostaw, mogą być różne procesy w tych dostawach i tak dalej, i tak dalej. Więc warto pamiętać, że jeżeli będziemy mieli do czynienia z taką poddomeną, to jeszcze raz przechodzimy cały proces od początku. Przez Big Picture, poprzez process Level, bierzemy tam innych ludzi prawdopodobnie, ludzi, którzy będą mieli wiedzę z tego obszaru. I tutaj macie przykład służby zdrowia. Mamy jakiś moduł, mamy jakąś poddomenę diagnozy, treatment. Przepraszam Was bardzo, trochę z polskim nie tak, ale wiecie o co chodzi? Telemedycyna. I e, powiedzmy, że leki. Teraz te leki mogą stać się właśnie osobną domeną, która ma jeszcze kolejne poddomeny w środku. A jeszcze czasami zdarza się, że ta poddomena będzie kolejną domeną. Więc czasami jest tak, że otwieramy puszkę Pandory i musimy sobie z tym jakoś poradzić. Da się poradzić, ale będzie to zajmować o wiele więcej czasu, bo tak na dobrą sprawę okaże się, że musicie zbudować nie jeden system, a trzy. Jak już mamy te bounded konteksty, to jak już mamy te poddomeny, to wychodzimy wtedy na poziom bounded kontekstów. Czyli big, proce, big Picture Event Storming zrobiony. Process Level Event Storming zrobiony. Mamy subdomeny. Nadaliśmy im pewnego rodzaju typy. No teraz fajnie byłoby to jakoś zastanawiać się, jak byśmy to chcieli przełożyć powoli, powoli, jak byśmy to chcieli przełożyć na naszą aplikację. Więc warto byłoby zastanowić się nad tym, jak powiązać te poddomeny, tak, żeby tworzyły pewne bounded kontekst, czyli ograniczenia. Fantastyczną pracę znów DDD Crew wykonał zespół który przygotował Bounded Context Canvas. Jeżeli ktoś z was jest powiązany z, biznes, z biznesem, to może znać biznes model Canvas. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś o tym. Tutaj w tym Bounded Context Canvasie mamy wiele pól. Pierwszym na górze jest nazwa tego naszego Bounded Contextu, jak go chcemy nazwać. Drugim jest cel, czyli co tak na dobrą sprawę nam ten Bounded Context wnosi. Po co on jest? Bo możemy sobie wymyślić, że ten bounded kontekst jest nam po coś. Zapiszemy to, ktoś stwierdzi albo my sami. To nie ma sensu. Następnie musimy sobie sklasyfikować nasz bounded kontekst strategicznie. Jak klasyfikujemy bounded kontekst strategicznie, to musimy sprawdzić, ok, czy to jest ta domena korowa? Jak myślimy o tym bounded kontekście? Bo pamiętajcie, tutaj mogą się znaleźć na przykład dwie poddomeny albo trzy poddomeny. Co jeżeli jedna jest korowa, jedna jest supportująca, a inna jeszcze generyczna, no co wtedy zrobić? Więc warto zastanowić się, czy ten bounded context będzie właśnie naszym korem, supportującym, wspierającym albo jakimś innym. Kolejny punkt to jest, jaki jest model biznesowy. Czy ten bounded context ma nam przynieść pieniądze? Ludzie bezpośrednio za to będą płacić. Czy ten bounded kontekst ma spowodować, że ludzie chcą, chcą tam klikać, chcą wchodzić, chcą klikać, chcą używać tego, ale to nie przekłada się bezpośrednio na wasze finanse. Po prostu oni to lubią. Compliance. Tutaj możemy mieć do czynienia z jakimiś politykami, prawami związanymi z waszą firmą, ochroną waszej firmy i tak dalej. Czyli mamy kontekst, gdzie będziecie mieli procesy prawne na przykład. Redukcja kosztów może być tak, że dzięki jakiemuś bandyt kontekstowi będziecie redukować koszty waszego biznesu. Powiedzmy, że do tej pory mieliście pana Władka i dzwoniliście do pana Władka i mówiliście panie Władku proszę zamówić taksówkę. Przykład. No i pan Władek zamawiał ta taksówka na was czekała. Ale być może w waszym systemie po prostu klikacie taksówka czeka na was pod budynkiem i nie potrzebujecie w tym momencie pana Władka redukujecie koszt pana Władka. W zależności, czy ten pan Władek zarabia dużo, czy nie, macie większy lub mniejszy zysk. Kolejna rzecz to ewolucja tej naszej, tego naszego bounded kontekstu. I jeżeli mówimy o ewolucji, to skoczę na chwilę do slajdu tego. Nie będziecie widzieć, co tu jest pewnie napisane, albo słabo przynajmniej tam z tyłu. Kojarzycie Wardleya? No to to są tak zwane mapy, klasyfikacje Wordleja. I dzięki temu jesteście w stanie określić, czy wasz bounded context jest na samym początku drogi, nikt nic o tym nie wie. Dobry przykład teraz robimy AI, -ie. nikt nic nie wie. Tak na dobrą sprawę zaufajcie, pracuję teraz jako AI konsultant, też nie wiemy nic praktycznie na ten temat. Jest to bardzo, bardzo trudne. A... I to, jest, to, się, to dopiero się rozrasta. Pojawiają się rozwiązania. Nie macie za bardzo na rynku tych rozwiązań, rozwiązujących może inne problemy niż odpowiadanie na wiedzę z Waszych dokumentów wewnątrz firmy albo coś takiego, bo tego to jest już odgroma. Ale to jest taki przykład obszaru, który będzie w tej klasie pierwszej. Klasa druga polega na tym, że macie jakieś rozwiązanie już na rynku istniejące, ileś biznesów już to robi, ale dalej raczkujecie. To jeszcze nie jest dojrzały rynek. I jeżeli to nie jest dojrzały rynek, to tak na dobrą sprawę te dwa, te dwie kolumny implementujecie. Czyli określacie sobie: okej, okay, mój biznes jest w tej fazie początkowej albo nie, już jesteśmy w tej dalszej. Może też być tak, że bardzo szybko wzrasta jakiś biznes, to wtedy wchodzimy w obszar biznesowy, wtedy wchodzimy w tą klasę trzecią. Albo ostatni, no to to już jest coś, co zostało zaakceptowane jak taki przykład praktyczny. Można było pomyśleć o standardzie PDF, tak? Mamy PDFy, mamy rozwiązania PDF-owe. Po co to budować? Przecież można prawdopodobnie to kupić. Teraz wracamy tutaj z powrotem. I mamy jeszcze parę innych problemów. Musimy określić kontekst naszego bounded kontekstu. Brzmi jasno, co nie? Mamy pewne typy bounded kontekstów. Jednym z typów bounded kontekstów może być taki, w którym na przykład podpisujemy właśnie kontrakt. To będzie execution kontekst. Z tego względu, że musimy wykonać jakąś akcję wewnątrz tego bounded kontekstu, która wpływa na nasz proces biznesowy i egzekucja, tej akcji powoduje, że pojawiają się jakieś eventy, na przykład podpisany kontrakt, przygotowany kontrakt i tak dalej. Musimy wykonać tą akcję. Ale może też być taki bounded kontekst, który będzie nastawiony na analizę, czyli bardzo dużo do Was będzie przychodzić danych do tego kontekstu, i będziecie musieli analizować te dane i wypychać je na przykład gdzieś dalej. Wypychać dalej gdzie? Może na jakąś aplikację frontendową, może do jakiegoś zewnętrznego systemu typu SAP. Może do innego bounded kontekstu wewnątrz waszej aplikacji. I jak zobaczymy sobie, spojrzymy na to, co powiedziałem teraz od tej strony wejścia. Dla execution kontekstu tu coś się pojawi, jakieś właśnie dane, one będą wchodzić. Tutaj w pośrodku mamy zdefiniowany powiedzmy ubiquitous language. Mamy jakiś term. Um, Słowo domenowe i mamy jego definicję. To może być produkt, to może być oferta, to może być kontrakt, to może być karnet, cokolwiek. Następnie przechodzimy do naszych decyzji biznesowych i decyzjami biznesowymi będą tutaj na przykład nasze polityki, czyli to, co wcześniej wspomniałem. Nie mam 18 lat, nie mogę podpisać umowy. To tutaj mamy taką politykę. I na samym końcu wychodzimy z tego procesu. I za pomocą tego procesu wyciągamy jakiś event, albo coś wyświetlamy właśnie na frontendzie, albo przesyłamy do zewnętrznego systemu, albo do innego bounded kontekstu. Przygotowałem przykład dla wspomnianych kontraktów, jak to można przełożyć. Czyli możecie zrobić dokładnie to samo. Macie ten Big Picture Event Storming, macie Process Level Event Storming, wydzieliliście sobie procesy, podzieliliście je na poddomeny. Dzięki temu. Mamy możliwość teraz zdefiniowania tych kontekstów i zdefiniujemy je dla kontraktów. Co one nam umożliwiają te kontrakty? Możemy zarządzać kontraktami, możemy je przygotowywać, możemy je podpisywać. Tak jak wspomniałem wcześniej, nasza domena jest domeną korową i tutaj warto sobie zapamiętać, bo Bounded Context tutaj jest taki sam jak poddomena. Będzie o tym za chwilę. Biznes model, dzięki tym kontraktom ja zarabiam. To jest ten mój clue, kor mojego biznesu. Ja dzięki kontraktom zarabiam. Następnie nie ma takich rozwiązań na rynku. Powiedzmy, że rynek jest powoli wzrastający. Klasyfikuję go w drugą klasę, jeżeli chodzi o world layer, czyli mamy custom build. Ja muszę wykonać jakieś akcje wewnątrz tego bounded kontekstu, żeby on mi przyniósł korzyści. Więc mamy execution context. I teraz zdefiniowałem tutaj dwa, dwie, dwa terminy wewnątrz tego bounded kontekstu. Jednym jest kontrakt, drugim jest podpis tego kontraktu. Oczywiście możecie go sobie opisać. Nie chciałbym się dzisiaj skupiać na tej części, chciałbym się skupić na tym, co pod spodem. Widzicie tutaj takie kreski. On, ich wcześniej nie było. Nazwali to swim lanes, czyli tak jakbyście mieli tor do pływania. To, co jest w tym torze, dzieje się w tym torze, to, co dzieje się w tym torze, dzieje się w tym torze i tak dalej, i tak dalej. I tu pięknie widać, w jaki sposób nasz system działa, w jaki sposób nasz kontekst funkcjonuje. Bounded context kontraktów. Jedyne, co dostaje, to informacje od naszego frontendowego systemu, ktoś klika. Słuchajcie, przygotujcie, przygotuj kontrakt, tak? Wypełniam jakieś tam formularze, klikam na końcu przygotuj kontrakt. Moje polityki są sprawdzane i tutaj mamy tą politykę odnośnie 18 roku życia, tutaj odnośnie tego, że klient musi być mniejszy niż 210 cm, a tutaj to co wychodzi, czyli wchodzi nam komenda PREPARE CONTRACT, jak spojrzymy tutaj to widzicie, że jest na niebiesko. Command. To co wychodzi jest na żółto. Czyli event. Jak wykonamy akcję wychodzi event contract prepared. I co tu się może wydarzyć? Ano może się wydarzyć to o czym wam wcześniej wspomniałem, że do bounded kontekstu, zaznaczamy go taką ładną chmurką na tym diagramie, do bounded kontekstu risk assessmentu idzie kontrakt i tam będzie ten kontrakt procesowany, spojrząc czy ta osoba, dla której chcemy ten kontrakt przygotować, ona może, czy może jednak nie może podpisać tego kontraktu i na przykład potem ten bounded context zwróci nam tam jakiś event i ten event sobie tutaj wejdzie i to już będzie jakby osobny system, z którego wchodzi, bo to jest nasz system, to już nie jest ten frontend, to już nie jest jakiś external system, ale nasz system który ma bounded context risk assessmentu, tu wejdzie znowu jakiś event i tu będzie jakaś tam jakieś dalszy flow. Oprócz tego mamy komendę sign contract. Znowu wejściem frontend. Jakaś tam polityka, że kontrakt musi być podpisany w ciągu 30 dni od przygotowania. I to co wychodzi, to są komendy i eventy. I osobne komendy Mamy na przykład show summary of contract, i ta komenda idzie do naszego systemu frontendowego, bo coś kliknęliśmy po prostu i wyświetla nam się jakiś tam widok. Następnie wychodzi event, contract signed, i ten contract signed idzie do bounded contextu naszych karnetów. I ten bounded context karnetów na przykład wygeneruje nam karnet dla tej osoby, która podpisała kontrakt. I ta osoba gdzieś tam może dostanie na przykład mailem jakiś QR code który wymieni jak przyjdzie na siłownię na kartę, na przykład. Trzeci event, trzecia komenda to jest Store Customer Info, bo być może chcemy zapisać informacje na temat klienta w zewnętrznym systemie. Tutaj on jest zaznaczony jako taka zębatka i, i może to być system SAP. Jak ściśle się trzymasz? kolorów, że tak powiem, karteczek, bo tutaj przykładowo masz show summary of contract. Brzmi bardziej jak widok, aniżeli komenda. I tak. Jak też jak właśnie jak mocno uchwytasz tą czasami cienką granicę między komendą a widokiem? Czy to jest ona bardzo cienka? Nie? Wiesz co, w tym bounded context kanwasie nie masz pojęcia widok. Tutaj, jak sobie spojrzymy, to zielona kartka to jest e, Także Wychodzimy z event stormingu, to jest inna notacja, i ja nie przywiązuję do tego uwagi. Tak samo jak jest event storming, to też często jak nie mam pomarańczowych karteczek, to nie będę płakać, że nie mam pomarańczowych karteczek, tylko wykorzystam na przykład białe karteczki i tak dalej, i tak dalej. Także kolorów w ogóle się nie trzymam. Oczywiście trzymam się tego, co jest w legendzie, czyli jeżeli mamy tutaj kwerendę komendę event, no to tego się trzymam. I tutaj kwerendom, jeżeli kwerenda by wychodziła, to można byłoby na przykład powiedzieć, że słuchaj, podaj mi dane klientów z ostatniego miesiąca. To jest get Customers from the last month. To jest ta. Kwerenda. To już nie jest komenda. Komenda wykonanie czegoś. Być może tam jest jeszcze jakaś pod spodem logika. Kwerenda? Żadnej logiki, po prostu chcę dane pobrać i wyświetlić. Tyle. Czy odpowiedziałem? Tak, chociaż jest mi dosyć trudno sobie wyobrazić, żeby outputem z pewnego procesu była ta kwerenda. Rozumiem, rozumiem. Może to jest taki trochę niefortunny przykład, bo rzeczywiście masz rację, że mógłby być potraktowany jako widok. I w sumie dlaczego to by nie mogła być kwerenda? No, bo mogło to być, być na przykład Get summary of Contract. I to, dlaczego ja tutaj pokazałem to jako komendę, to to, że będę wyświetlał to w systemie frontendowym. Ale, jeżeli bym chciał na przykład powiedzieć Get this data i wysyłam to do systemu zewnętrznego, który coś przeprocesuje i wyśle to dalej, no to już bym się wtedy mógł zastanawiać pomiędzy tym, czy chcę to modelować jako komendę, czy chcę to modelować jako querendę. Bardziej abstrakcyjnym poziomie pojawia się możliwość pobrania tych danych. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, może odpytać je kwerendą. Jeżeli ktoś może odebrać je bezpośrednio, to już na poziomie technicznym to będzie nie wiem, jak, jakiś push, jakiś stream. A, ten, a tutaj chyba bardziej chodzi o taki poziom abstrakcyjny, więc ja też się zastanowiłem, jak na wyjściu może być komand. A jednak ten komand nie rozumiany technicznie, nie, bo tutaj jest komand zaznaczony. Zaznaczony technicznie, a nie rozumiany technicznie, a nie rozumiany abstrakcyjnie może być trudny. Rozumiany abstrakcyjnie. Ja to układam sobie w głowie jako teraz jest już możliwość to zrobić. Technicznie można będzie to jakoś rozpracować już poniżej tego. Zgadza się. Dziękuję. Czy jest jeszcze jakieś pytanie co do tego? Bounded Context Canvasa. Mhm. Tam były cztery kategorie, jeżeli chodzi o biznes model i e, tam było chyba Revenue, Cost Reduction, Engagement i Compliance. I mam pytanko, mhm. e, tutaj odnosimy się tylko do, ograniczamy się tylko do tych czterech, czy na przykład, jeżeli chodzi o produkty tutaj software'owe, no to szukamy jeszcze innych e, obszarów, gdzie możemy e, no, zyskać. Słuchaj, to jest mapa. Ta mapa daje pewnego rodzaju wskazówki. Ale oni się nie zamykają na różnego rodzaju rozszerzenia. Tak jak oni tutaj napisali Ader. Tu po prostu tego Ader nie ma. Ale nie musisz się zamykać tylko na te cztery. To jest przykład czterech, które najczęściej się pojawiają. Okej, okay, dzięki. Mhm. Ja jeszcze mam pytanko, bo tutaj jest on bardzo uproszczony. To znaczy, że mamy command, policy, przykładowo event. Mhm. A zazwyczaj procesy to jest takie przemieszanie kolejnych command, policy, event, command, policy, event, command, policy, event. I jak w takim, przy wykorzystaniu tego narzędzia byłoby to zamodelowane? Każdy krok tego procesu byłby osobnym tutaj tym modelem, takim fragmentem? Czy nie, jak by to wyglądało? Nie. To by wyglądało, bo tutaj. Mówimy o wejściu i wyjściu tylko i wyłącznie. Co wchodzi i co wychodzi. Nie bardzo mówimy, co tu się dzieje w środku. Zauważyłeś, że tutaj mamy querendę, komendę, event, który nam wchodzi, inbound communication, on przychodzi z zewnątrz z zewnętrznego bounded kontekstu, z zewnętrznego systemu, z frontendu na przykład. Tutaj mamy jakieś polityki, ale nie interesuje nas to czy musimy wykonać komendę, kwerendę czy cokolwiek innego i tu wychodzimy na zewnątrz. I zaraz pokażę wam mniej więcej jak to można zrobić, za pomocą czego. Ja akurat tutaj nie mam przygotowanego slajdu, ale mam przygotowany slajd z QR kodem, który możecie sobie sczytać. I to będzie ten bounded context event storming. To jest to co Radek Maziarka zaproponował żeby wyciągnąć to właśnie z tego procesowego projektowania. Bo tam już zwracamy uwagę na te poddomeny. Tam się bardzo dużo rzeczy dzieje i jeszcze jak tam dorzucić bounded konteksty, oczywiście można to zrobić i tak to jest robione zazwyczaj, ale radka propozycją było to, żeby to wyciągnąć do osobnego poziomu. Czyli po tym jak sobie przygotowaliśmy ten bounded context canvas, wtedy idziemy do bounded context level event storming. Czyli procesy traktujesz jako black box ten tak. po środku. Bo to chyba chodzi o to, że my tutaj jakby nie robimy drugiego event stormingu, tylko po prostu sobie planujemy ten badany kontekst, jak ma wyglądać, co ma wchodzić, wychodzić, co ma być w środku, nie? Więc to jest troszeczkę na innym poziomie abstrakcja. Tak samo, jeżeli chodziło o ten model i to query, pytanie, to tutaj nie chodzi o to, że my programujemy już, prawda? Tylko my po prostu chcemy eventem wskazać jakieś taką zmianę do biznesową tak naprawdę. I może to właśnie stąd to nieporozumienie trochę. Uważam, że dosyć niefortunnym jest to, że oni dorzucają ten frontend tutaj. Oni to traktują po prostu jako zewnętrzny system, ale no jest to trudne, no bo jednak te światy się bardzo, bardzo przeplatają w tym czasie. I też część logiki biznesowej wycieka nam do frontendu, tak? I one są bardzo, bardzo ze sobą powiązane. Uważam, że to jest trochę niefortunne. Fantastycznie to opisuje bounded konteksty i zewnętrzne systemy, bo zewnętrzny system no, interesuje nas to, co wyjdzie. I tyle, bo bardzo możliwe, że już nie będziemy później mieli komunikacji z tym systemem i to jest jedyna nasza jedyny nasz punkt komunikacji, no albo to będzie bounded kontekst wewnątrz naszego systemu, wewnątrz naszego środowiska Jeszcze jakieś pytanie do tego Możemy potem wrócić, jakby ktoś miał pytanie, to możemy do tego wrócić. Mieliśmy już ogarnięte te bounded konteksty za pomocą tego canvasa i wyszło nam coś takiego, że mamy subdomeny równe bounded kontekstom. Czy to możliwe, że tak się dzieje? Jak najbardziej, zwłaszcza w początkowych fazach systemu, tak jak tutaj zaczynacie od zera. Całkiem logicznym punktem wyjścia jest powiedzenie, ok, po tym całym modelowaniu wygląda na to, że pod domena ofert, to będzie po prostu nasz bounded kontekst, nasze ograniczenie ofert, kontrakty, kontraktów, karnety, karnetów, raporty, raportów, łatwe. Ale pojawiają się takie też sytuacje, które widać na dole, że z modelowania wyjdzie wam, że jeżeli zrobilibyśmy osobne bounded konteksty dla Trakowania progresu swoich klientów czy e, wirtualnego trenowania, to te dwa bounded konteksty musiały być ze sobą cały czas rozmawiać. Pamiętacie na początku, Wam mówiłem o tych błędach, które najczęściej popełniamy na początku naszej drogi. Przy beznadziejnym podzieleniu naszego systemu na bounded konteksty, one będą po prostu ze sobą cały czas rozmawiać i nie o to w tym chodzi. Bo jeżeli jeszcze jeżeli będziemy mieli do czynienia już, powiedzmy, z przejściem technicznym na jedną pojedynczą jednostkę biznesową, jednostkę deploymentową, taką jak modular monolit, albo po prostu monolit, to jeszcze jakoś ujdzie. Znaczy to będzie masakra, no bo one cały czas będą ze sobą rozmawiać, więc dlaczego nie mogłyby być w jednym module. Natomiast jeżeli będziemy mieli do czynienia już z wyciągnięciem mikroserwisów, no to wiecie, ile rzeczy może się nie udać pomiędzy, w czasie komunikacji pomiędzy dwoma, trzema, dziesięcioma jednostkami biznesowymi. Dlatego warto zwracać na to uwagę podczas modelowania, i wtedy takie trzy poddomeny, które tutaj macie, ich wcześniej nie było na tych slajdach dotyczących event stormingu, można zamknąć w jeden kontekst, który będzie się nazywał personalized training. Kolejna rzecz. Może się okazać, że po tym jak wyciągnęliście te trzy rzeczy do jednego, to za jakiś czas, za rok, za dwa to ewoluuje do niebotycznych rozmiarów i będzie tam masa różnych procesów, które były niezwiązane do końca z tym. I to będzie znaczyło, że musicie to przemodelować jeszcze raz. Bardzo fajny przykład. Kiedyś widziałem od Nika Tuna, właśnie członka DDD Crew, on pokazywał sercza. Mamy aplikację i tworzymy searcha. Ten search jest naszym jakimś tam bounded kontekstem. I nagle się okazuje, że ten search oprócz wyszukiwania piosenek, za rok jeszcze będzie wam podpowiadał piosenki. Jaka następna? Może wam się spodobać. Albo w ogóle będzie wam sugerował jakieś całe płyty. Albo będzie jeszcze robił inne cudawianki. I okaże się, że on już powinien ewoluować do trzech osobnych, zupełnie niezwiązanych ze sobą bounded kontekstów. Dlatego mówię: biznesy. Lubią się zmieniać i dzięki temu, że biznesy się zmieniają, my mamy pracę, bo cały czas ta nasza architektura musi ewoluować. Musicie przemodelowywać to, co już raz zrobiliście. Nic nie jest tutaj wieczne. Tak jak w przykładzie z leasingiem bardzo dużo rzeczy by wam się pojawiło nowych, tak jak w przykładzie z wyszukiwaniem bardzo dużo nowych rzeczy. I tutaj macie ten bounded context level odratka. Możecie sobie zeskanować. Ja się napiję w tym czasie. Ok, mamy to. Jak już mamy te Bounded Konteksty i poprzez ten Event Storming zastanowiliśmy się, jak to tam w środku wygląda. Tutaj odpowiadając na Twoje pytanie, tam będziesz właśnie modelował te wszystkie procesy, że tu wchodzi komenda, tu mamy event, tu mamy jakieś read modeli, i tak dalej, i tak dalej. I tam będziesz widział całość, cały obraz. Może się okazać, że jak zobaczysz ten cały obraz, to stwierdzisz, kurczę. Może to wejście jest złe. A może wyjście jest złe? Może to też troszeczkę inaczej podzielić. Wtedy wracamy do tego bounded model canvas. I jak już mamy te bounded konteksty, to warto się zastanowić, i teraz mówię o nowej aplikacji. Wyobraźcie, tak jak mówiłem od początku, tworzycie zupełnie nowy system w jakiejś domenie biznesowej. Warto zastanowić się na tym etapie nad wzorcami pewnymi wzorcami, które będą zachodzić w Waszej aplikacji. Ale nie aplikować ich w tym momencie. Dlaczego ich nie aplikować? W modelowaniu domen biznesowych ważne jest to, żeby mieć pełną wiedzę albo bardzo dużą wiedzę na temat danej domeny. I pojawia się tutaj niestety problem, bo zazwyczaj na samym początku projektu mamy całą masę decyzji do podjęcia i zero wiedzy w domenie biznesowej. Podejmujemy te decyzje na bieżąco, chcemy tutaj, stwierdzamy dobra wrzucamy tutaj jakiś cash, tu wrzucamy jakiś streaming, tu wrzucamy mikroserwisy, masę różnych rzeczy takich technicznych, które nas potem kopną, bardzo mocno nas kopną. Bierzemy jakąś architekturę, powiedzmy, że aplikujemy tutaj Hexagonal Clean Onion Architecture, koncepcyjnie to samo. Jeżeli chodzi o to co zrobicie w tym kodzie, to potem to jednak może się okazać, że to nie był dobry pomysł. Jednak ta domena, myśleliście, że będzie główną, będzie bardzo skomplikowana. Okazało się, że jest najmniej skomplikowana po pół roku, a cała reszta jest o wiele bardziej skomplikowana. I teraz wy jesteście z tym problemem, że macie zrobiony podział u siebie w aplikacji, na przykład w solucji, w dotnecie to będą projekty, w Javie chyba to będą pakiety, jeżeli się nie mylę. I jest tu ktoś z Żawy. O, o kurczę, dobrze. Dobrze, to package, tak? W Żawie są package. I tutaj warto odłożyć tą decyzję jak najbardziej w czasie. Kiedy będziemy już mieli tą wiedzę domenową jak największą, wtedy zastanowić się, ok, dobra, aplikujemy tutaj ten wzorzec albo ten wzorzec, albo ten wzorzec. I to, co tutaj widzicie, to są. Dwa typy wzorców pomieszane ze sobą. Według Martina Fowlera są tutaj wzorce architektoniczne, jeśli chodzi o źródła danych, takie jak Active Record, oraz domain modele, wzorce domain, logiki domenowej. I widzicie, że mamy tutaj Service Layer, Active Record, Transaction Script i Domain Model. Jak do tego podejść w praktyce? No bo w jakiś sposób musimy to przełożyć, zastanowić się, jak to przełożyć na kod. Więc jeżeli macie pewność na dzisiaj, ale taką pewność, pewność, nie wiem jak to zmierzyć w sumie, powiedzmy jesteście na 80% pewni, że to będzie ten konkretny wzorzec, to może dla takich raportów, gdzie będziecie używać querend, do tego, żeby wygenerować te raporty, odpytywać tą bazę danych, żeby pobrać jakieś dane, no to może fajnie byłoby skorzystać z takiego transaction scripta. Przełożenie na kod byłoby takie, w dotnecie znowu, bo jestem z dotneta e, oryginalnie, więc w dotnecie byłoby to przełożenie takie, że macie na przykład jeden projekt i w tym jednym projekcie po prostu macie te querendy, odpytujecie to API, dostajecie dane i to wszystko. Może być tak, że będziecie chcieli skorzystać z Active Recordu. No i teraz jak korzystamy sobie z tego Active Recordu, to już nie chcemy mieć głupiutkich obiektów domenowych, tylko chcemy już w tych obiektach domenowych mieć też ich zachowania. W pewnym momencie może się okazać, że tak wam się skomplikował ten wasz system, tak dużo jest tej logiki biznesowej, że warto byłoby zastosować domain model i wtedy już mamy te obiekty na których się skupiamy, na ich relacjach, na ich zachowaniu. Przykładem tutaj może być w taktycznym domain-driven design taki agregat i wtedy aplikujemy sobie ten wzorzec. I warto tu naprawdę odłożyć to w czasie. Jeżeli nie jesteście pewni, odkładajcie to w czasie, róbcie jak najprościej. Czasami ktoś mi mówi, jak na produkcji jeden projekt, jeden projekt produkcyjny i co? W jaki sposób wydzielacie tam moduły? W jaki sposób. To no moduły równie dobrze można wydzielić folderami na samym początku, kto wam broni. Macie jeden projekt produkcyjny, i na przykład dwa projekty, oprócz tego macie dwa projekty jakieś testowe. nie? I potem jak już wam zacznie rosnąć ta funkcjonalność w tym jednym projekcie, to to jest ten moment, kiedy możecie zastanowić się nad aplikacją jakiegoś konkretnego wzorca i to wam uratuje tyłek, z tego względu, że jeżeli zaaplikujecie taki domain model na samym początku. I się okaże po pół roku, że nie potrzebujecie tego, to złożoność kognitywna jest tak wysoka dla wszystkich nowych członków w zespole, że żeby oni weszli w ten wasz system, nagle się okazuje, że oni potrzebują pół roku, żeby stać się produkcyjnymi deweloperami. No to trochę dużo. Im bardziej to skomplikujecie, tym będzie gorzej. Też przestrzegam przed aplikowaniem jednego wzorca wszędzie. To nie działa. Naprawdę to nie działa i to nie ma sensu. Miałem kiedyś do czynienia z takim. Przykładem aplikacji, architektury aplikacji, która w przełożeniu już na kod, właśnie miała raporty w sobie i tam nie było żadnej logiki, nic, ale te raporty miały API, miały warstwę aplikacji, miały warstwę infrastruktury i miały warstwę domenową. Nieźle co? W tej warstwie domenowej tam były po prostu encje i nic więcej. Jak to mówi Mariusz, Gil, encja na web. I tam jest jeszcze dalsza, e, dalsza część. Jak już to wszystko będziecie mieli, już się zastanowicie, już stwierdzicie, dobra, tu jestem pewien, aplikuję ten wzorzec, tutaj poczekam. To bardzo ważna jest też komunikacja pomiędzy bounded kontekstami, komunikacja pomiędzy zewnętrznymi systemami i tak dalej. I to wykonujemy za pomocą czegoś, co nazywa się kontekst map. I jak spojrzycie tutaj. Okay. Mamy różnego rodzaju wzorce. Jednym z wzorców, który bardzo lubię, jest Anti-Corruption Layer. Oznacza to tyle, że jeżeli mamy jakiś system zewnętrzny, możecie sobie wyobrazić, że tym systemem zewnętrznym jest SAP. Wiecie, jak wyglądają wszystkie endpointy do sap i obiekty, które tam się znajdują. Jakieś Z, spacja dolna H2Y, 3HZ, ABC. No to fajnie byłoby w jakiś sposób. Stworzyć taki model antykorupcyjny, gdzie nie będziemy sobie pobierać tego modelu bezpośrednio z takiego sap i go aplikować u siebie, ale właśnie w ten sposób będziemy mogli sobie go przetransformować na coś, co będzie miało znaczenie po naszej stronie. Czyli jeżeli ktoś tam zrobi zmianę, która nie będzie breaking change, to mamy ten anti Layer, który sobie poradzi z tym, co było wcześniej, zwraca nam te informacje, jeżeli tam zrobili jakąś zmianę. Breaking change, my o tym wiemy, przygotowujemy się na to w tej antykorupcyjnej warstwie, sobie to transformujemy i tyle, nic nas nie interesuje. I można byłoby powiedzieć, że super, zawsze, zawsze będziemy tak robić. No ale to też nie jest niestety prawda, nie można zawsze się obronić przed takim zewnętrznym systemem, bo czasami pojawiają się różnego rodzaju regulacje prawne narzucone przez państwo gdzie jeżeli integrujecie się z jakimś systemem Gov, musicie przechowywać, bo takie jest prawo, musicie przechowywać dane w tym samym formacie, w którym i są przechowywane one w tym zewnętrznym systemie. I wtedy nie możecie skorzystać z takiego anti-corruption layer. Wtedy musimy sobie korzystać z takiego modelu konformisty na przykład. Ale może też się zdarzyć tak, że mamy dwa różne zespoły. Wewnątrz naszej aplikacji. No bo wiecie, na początku pięć osób, robimy, 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 będzie dobrze. Potem kolejne pięć osób, a potem ten zespół staje się tak duży, że ludzie między sobą próbują przekazać informacje, ale się nie udaje. Więc rozdzielamy te dwa zespoły na poszczególne bounded konteksty i przypisujemy na przykład zespół A do dwóch bounded kontekstów, zespół B do trzech bounded kontekstów, i to są zespoły odpowiedzialne tylko za te obszary. No, i fajnie by było, gdyby oni ze sobą w jakiś sposób rozmawiali, umawiali się na zmiany i tak dalej. I bardzo fajnym wzorcem jest wzorzec partnerstwa, gdzie obydwie drużyny ze sobą bardzo dobrze współpracują. Jakby nie ma problemu z komunikacją, wszyscy się dogadują, są takie zespoły. Może, może znacie też, zdarzają się, zdarzają się, ale naprawdę bardzo fajnie ta integracja działa. Natomiast niestety bardzo często też jest tak, że wasz zespół integracyjny z innego obszaru powie M -m, tak nie, nie, nie może tak być, my nie mamy na to czasu. Wolelibyśmy gdybyście nam przesyłali jakieś requesty o zmiany. I teraz jeżeli mielibyśmy taką sytuację to warto byłoby skorzystać, spróbować przynajmniej na początku z wzorca, który nazywa się Customer Supplier. Czyli nasz team, który jest downstreamem, bo jest jeszcze taka koncepcja: downstream, upstream. Upstream to jest ten zespół, który powiedzmy tutaj w tym przypadku będzie, jakby tym systemem, z którym drugi downstream będzie się komunikował. I możemy podejść do tego tak, że ten downstreamowy zespół będzie klientem. Klient przygotowujemy sobie zakres zmian, wysyłamy do tego zespołu drugiego. I ten drugi zespół je wykonuje, mówi: Zrobione, my się integrujemy, super ekstra. Niestety, ten model bardzo często migruje do modelu tego. To znaczy, nie lubimy się z tym drugim zespołem, bardzo się nie lubimy. Są bardzo duże problemy komunikacyjne. Powiedzmy, że już change management był. Już tam był menedżer od komunikacji, menedżer od koordynacji, menedżer menedżerów, super dyrektor menedżerów i tak dalej, nic się nie udało zrobić. No to warto będzie iść zupełnie osobnymi ścieżkami. Ale no, jeżeli pójdziemy osobnymi ścieżkami, to musicie wiedzieć, że będziemy sobie na pewno jakąś logikę duplikować, bo być może coś, co mogli, z czego moglibyśmy skorzystać. Nie skorzystamy z tego względu, że po prostu ten drugi zespół nam tego nie udostępni. Będziemy robić dwie, jakby zupełnie różne, dwa zupełnie różne światy i ten kod będzie nam bardzo powtarzalny. Jeżeli jesteście zainteresowani tematem, to zapraszam was do naszego repozytorium. Tak jak sobie zeskanujecie ten QR code, to przejdziemy do repozytorium, bo to repozytorium wam pokaże w jaki sposób, to co zrobiliście, czyli tą całą analizę, którą widzieliśmy na slajdach, w jaki sposób to można przenieść na kod. Tak jak wam wspominałem, wraz z Kamilem Bączkiem przez pół roku tworzyliśmy pewnego rodzaju repozytorium. Ono jest napisane w dotnecie i pokazuje w jaki sposób możecie podejść do tworzenia aplikacji. Co ciekawe, to co zobaczycie w rozdziale pierwszym, Testujemy na produkcji. To znaczy, to już jest na produkcjach, nawet można tak powiedzieć, i działa. Także nie bójcie się, tak bym rzekł. Jeżeli chodzi o to repozytorium, no to, to co zobaczycie w Readme to to jest dokładnie praktycznie przełożenie jeden do jednego, co widzieliście dzisiaj w prezentacji. Ja może nawet tą prezentację dzisiejszą tam podlinkuję. I po wytłumaczeniu problemu fajnie byłoby zobaczyć, jak to wygląda. Na żywo, na żywym organizmie. I jak wejdziemy do głównego katalogu, to to, o czym Wam wspominałem, mamy tutaj trzy projekty, przy czym jeden projekt jest tylko produkcyjny. Te dwa projekty są projektami testowymi, na nich się nie będziemy skupiać. Wchodzę do środka i to, o czym wspominałem, podzielenie modułów na namespaces. Dotknęcie do enum namespaces, y, fizycznie na dysku foldery osobne i wewnątrz tych folderów mamy moduły. Co ciekawe, to o czym warto pamiętać, to jak sobie robicie tą analizę, przygotowujecie bounded konteksty, polecam podejście takie, że od samego początku stosujecie separację danych w bazie danych. Jeżeli macie bazę danych tworzycie separację. Nie potrzebujecie osobnych baz danych, bo bazy danych przychodzą do nas na przykład ze schematami i możecie to podzielić na osobne schematy. Dzięki temu od samego początku macie pewność, że te moduły nie będą się ze sobą przeplatać. To, czego tutaj jeszcze nie ma, to nie ma testów architektonicznych. Słyszeliście kiedyś o testach architektonicznych? Super rzecz. Można powiedzieć: Słuchajcie, to nie powinno referować tego, to powinno zawsze być sealed, i tak dalej, i tak dalej. Fajna rzecz. I to polecam na pewno zrobić w pierwszym kroku. Tego nie ma, jest na naszej roadmapie, będzie koło stycznia-lutego, ale polecam to od razu zrobić. Jak wejdę teraz do kontraktów. Kontrakty to jest przykład fajnego modułu. Tutaj na pierwszy rzut oka zobaczycie, że mamy vertical slices. Vertical slices my sobie nie dzielimy naszych procesów na jakieś technikalia typu controllers, commands, queries, tools czy cokolwiek innego, mamy to w jednym slice. I ten jeden slice to jest na przykład prepare-contract. I w prepare-contract to, co tutaj się znajduje, to jest nasz endpoint. Ten endpoint to jest minimal API z dotneta. To, co robimy, możecie sobie powiedzieć, kurczę, jakiś kontroler i tutaj dane zapisujemy. No zapisujemy, bo po prostu tak jest prościej. Zwłaszcza na starcie, kiedy musimy zrobić coś bardzo szybko, a potem, jak wiemy dobrze, jak się rozwija, to się robi wielka kula błota. A tutaj chcieliśmy to pokazać tak, jak możecie do tego problemu podejść, stosując właśnie taką, już powiedzmy, w miarę czystą separację od samego startu, która nie wymaga od Was dużego narzutu pracy. To nie jest duży narzut pracy. Zaraz Wam coś pokażę. Jeszcze zanim pokażę Wam to coś strasznego, to w tej chwili. Tu, jak sobie spojrzymy, mamy te reguły biznesowe, które pokazywałem wcześniej. Jak wejdziemy na przykład do takiej reguły biznesowej, no to ona jest zaimplementowana w ten sposób, że implementuje interfejs, gdzie tu jest tu, iBusinessRule i ten iBusinessRule ma metodę iSMET i każdy, każda reguła biznesowa ma implementację tego iSMET. I tutaj, jeżeli mamy wzrost mniejszy bądź równy. Temu maksymalnemu wzrostowi 210 cm, to przechodzimy. Jak nie, odpadamy. I każda z tych reguł biznesowych ma swój unit test. Żadnej bazy danych tutaj nie ma, nic, zero. I dla przykładu, dla porównania, pokażę Wam drugi rozdział, gdzie separujemy te moduły już na konkretne projekty. Wygląda bardzo podobnie. Do poprzedniego. No ale teraz już jest jedna zmiana. Mamy jakiś fitnet. Fitnet to jest ta nasza sieć Fitness Studio. Ok. Mamy te kontrakty, oferty, pasy, raporty, tak jak było wcześniej. Komun też był na tym poziomie. Teraz wyobraźcie sobie, że zaczynacie jeszcze raz tą aplikację od zera. Od zera. Idziemy do kontraktów. I stwierdziliśmy, kurczę, tam jest skomplikowanie. Tam będzie się działo. To fajnie byłoby to porozdzielać może na jakieś osobny projekt. Projekt API, Projekt Application, Projekt Core, Projekt Infrastructure. Już mamy cztery produkcyjne projekty. Oprócz tego one tam mają testy, ale jeszcze pojawia się kolejny z projektów Integration Events. To jest takie bardzo proste zrobienie, po prostu. Kontraktu na pewnego rodzaju eventy, że jeżeli moduł kontraktów nam wyśle taki integration event, to moduł, który go odbierze, może sobie zareferować do tej paczki. To można zrobić jeszcze w inne sposoby, ale to jest przedstawienie po prostu najprostsze, w jakie się da. I mamy nagle pięć projektów, tylko dla jednego modułu. Dobra, idziemy do raportów. No, w raportach już jest trochę mniej. Mamy jakiś jeden projekt, spoko. Jeden projekt, transaction script. Właśnie, nie pokazałem wam, jak takie coś może wyglądać. Powiedzmy, że mamy tutaj nasz endpoint. To będzie w tym przypadku, to będzie tutaj. No i mamy jakiegoś selecta. Za pomocą dappera sobie wyciągamy dane. dacyt. Dapper, fajna rzecz w dotnecie. Polecam. I... To jest ten projekt raportów. Oprócz tego mamy projekt OFERT, projekt karnetów i tak dalej. I pojawił się znowu kolejny cholerny projekt, projekt Common, czyli Building Bloki dla wszystkich innych projektów. Wcześniej Building bloki były po prostu jednym osobnym folderem zawierającym pewną logikę. Logikę na przykład Exception Middleware. U. Exception Middleware, który łapie sobie Exception i Transferuje go, na, loguje go i transferuje to na coś przyjemnego dla na przykład frontendu, dla klienta. I znowu mamy te projekty, i teraz znowu podzieliliśmy. Mamy API, gdzie są rzeczy związane z API. Mamy Cora, gdzie są rzeczy na przykład takie jak ten iBusiness Rule, ten interfejs, który wam pokazywałem. No bo teraz każdy z projektów nie będzie powielał tej logiki, nie będzie powielał znowu definicji iBusiness Rule interfejsu. Będzie miał swoje własne reguły, które będą to implementować, ale interfejs będzie ten sam. Więc zobaczcie jak wiele skomplikowania wnosi takie dzielenie od razu właśnie a tu sobie zrobię takie projekciki bo tak ktoś powiedział to ja sobie tak zrobię. A jeszcze gorszą rzeczą byłoby gdybyście robili to dla wszystkich modułów w ten sam sposób. Czyli robicie API Infrastructure Application Domain dla wszystkich modułów. No to będzie problem no bo będziecie mieli często takie po prostu puste przeloty przez te warstwy i one nic nie będą robić. I warto na to zwracać uwagę? Warto odkładać te decyzje jak najdalej. I to jest przykład. Odkładać. Nie dzielcie tego od razu na projekty. Weźcie to, zacznijcie od jednego po prostu zwykłego projektu, gdzie możecie zapisać tą całą logikę, podzielić sobie te moduły właśnie na przykład za pomocą namespace'ów i może to wam się wydawać dziwne, natomiast jak wejdziemy do danych, które tutaj są, to każdy z modułów ma swoje migracje, już na samym początku, swoją prezystencję, swój moduł bazodanowy, który jest rejestrowany potem, w, bo to jest modularny monolit, więc on jest potem rejestrowany w tym a, w pierwszym rozdziale w program CS. To jest taki po prostu punkt startowy dla aplikacji. Natomiast w tym kolejnym to jest osobny projekt, w którym są, jest program CS, w którym są wszystkie moduły porejestrowane. Jak wyjdę na chwilę jeszcze do tego chapter 2... To mogę wam to pokazać na szybko. Program CS, i tutaj mamy wszystkie moduły. Rejestracja modułów znajduje się np. tutaj. Register Contracts, Passes, Offers, Reports i tak dalej. Potem jest Run i aplikacja się uruchamia. W każdym to jest ostatnia rzecz, jeszcze, o której będę chciał wspomnieć. W każdym module i to jest coś, co bardzo Wam polecam, nie wiem, czy słyszeliście o tym, ale jest coś takiego jak Architecture Decision Log, gdzie są zawarte wszystkie Wasze decyzje biznesowe, architektoniczne. I teraz te decyzje architektoniczne są niemutowalne. Czyli jeżeli ją dodaliście raz, nie zmieniamy jej. Nie, dodajemy następną. I ta następna z nowym numerem powie, dlaczego zmieniliście tą poprzednią. I dzięki temu, ktokolwiek wejdzie do waszego projektu w przyszłości, zobaczy, co było powodem zmiany, dlaczego stwierdziliście, że chcecie to zrobić. I tu, jak sobie wejdziecie w taki architecture decision record, czyli to już jest pojedyncza rzecz, jest jakiś tytuł, use vertical slices, jest data, kiedy to zostało zaaplikowane, jest opisany problem, że generalnie chcemy w jakiś sposób strukturyzować i zorganizować logikę w aplikacji w naszym kodzie. Następnie mamy decyzję, którą podjęliśmy. Chcemy vertical slice, czyli to jak wam pokazywałem, mamy prepare contract, i tam jest wszystko. Nie mamy tych commands, queries, handlers i tak dalej. Jeżeli mamy do usunięcia jakiś jeden proces biznesowy, wchodzimy do np. projektu API, wywalamy folder, wchodzimy do projektu infrastructure, wywalamy folder, bo te foldery zawsze są takie same wtedy. Wchodzimy do application, wywalamy folder, wchodzimy do i wywalamy folder, nie ma całego procesu. A tak to musimy szukać, a bo tutaj jest jeszcze kontroler, o zapomniałem, a tutaj jest event, a zapomniałem, a tutaj jest jakaś komenda, a zapomniałem, i tak dalej. I oczywiście konsekwencje, i warto w tych konsekwencjach zawsze znaleźć coś, co będzie nie tylko zaletą, ale też wadą, żeście pokazali, że to nie jest perfekcyjne rozwiązanie, bo te perfekcyjne rozwiązania nie istnieją. Po prostu ich nie ma, dlatego zawsze będzie jakiś trade-off, bo architektura i życie architekta to życie z trade-offami. I na tym chciałbym skończyć. Także bardzo Wam dziękuję za to, że przyszliście tak licznie. I bardzo jestem ciekaw, jakie będziecie zadawać pytania jeszcze. Jakieś pytania? Jak coś to prywatnie mnie łapcie, bo zostanę do końca. Czy możesz wrócić do tego miejsca, gdzie wzbudziła się ta dyskusja nasza? Jasne. Moje pytanie jest takie: w którym momencie przechodzisz przez tą mapę? Tak jak w tej prezentacji. Robię to dokładnie w, tym, w tej samej kolejności, którą Wam dzisiaj pokazałem. Każdy krok. Każda ta opowieść związana z tym case'em to jest krok po kroku, co ja robię. Dokładnie w tym kierunku. Wcześniej, zanim poznałem ten bounded context level, robiłem to w process level. Tylko problem był taki, że jak wtedy skupialiśmy się na bounded kontekstach, tam była masa rzeczy, tak jak wspomniałem. Te subdomeny, te całe procesy polityki i tak dalej. Robiliśmy, staraliśmy się też te bounded konteksty robić, ale to zawsze była dodatkowa złożoność dla nas, dla osób, które były w tym warsztacie. Dlatego przerzuciłem się na ten biznes kontekst level, ale dopiero po tym, jak zrobię sobie tą mapę wejścia wyjścia. Bo ja najpierw chcę mieć ten bounded kontekst, żeby móc o nim potem rozmawiać. Czyli chcę wiedzieć, co wchodzi? Chcę wiedzieć, co wychodzi. Mam z poprzednich proces level mam ten proces i teraz mogę zobaczyć jak to na siebie wpływa mniej więcej. Czy może jest wpływ tego wejściowego eventu, wejściowej komendy, kwerendy to raczej nie, ale tych dwóch rzeczy na ten proces, który zamodelowałem wcześniej, bo może tak być. Czyli będziesz miał tutaj zamodelowany każdy swim lane z proces levelu. Tak jest, tak jest. Jedna rzecz, którą wam polecam, wydrukować sobie to, i najpierw po prostu pisać, bo robienie tego to jest template do Miro. Możecie sobie ściągnąć właśnie z tego e, DDD Crew Bounded Context Canvas. Natomiast robienie tych wszystkich e, kwadracików i tak dalej to jest męczące. E, I lepiej na początku to robić po prostu odręcznie. Przynajmniej wolę to robić w ten sposób. Gumka ołówek i można, można dużo zrobić. To ja będę miał kolejne pytanie, jeśli nikt inny nie ma. Jasne. E, w jaki sposób? się ostrzegasz i czy w ogóle jest to coś, czego chcesz się ustrzec, aby nie przyjść zbyt szybko z big picture do fragmentarycznego proces level. Okay. Bo mamy jednak często tendencję do zagłębiania się i utykania w jednym miejscu, gdzie często może to nie być potrzebne. Bo może będziemy mieli przewidzianą następną sesję do wgryzienia się tak głęboko. Jak podchodzę do event stormingu? Bardzo często robię kilka sesji. To nie jest jedna sesja. Big picture. Mówimy teraz o Big Picture. Robię kilka sesji, a te sesje zazwyczaj trwają maksymalnie trzy godziny, gdzie po każdej godzinie staram się robić pięć minut przerwy. Kiedyś robiłem po 30 minutach, ale się okazywało, że to było za mało, żeby w ogóle się skupić. Jak ludzie się skupiali, to ja robiłem przerwę i potem wszyscy zapominali i tak. To trwało bardzo dużo czasu. Więc po kilku sesjach. Jak zobaczę, ciężko to powiedzieć, ciężko zmierzyć, ale jak zobaczę swoim okiem, że OK, już zmierzamy do donikąd, bo zaczynamy się kręcić wokół jakiegoś tam procesu, a dalej reszta jest niezamodelowana, no to wtedy staram się wyjść już z tego poziomu big picture, przejść do poziomu process level. I wtedy na tym process level biorę sobie z big picture na przykład. Tak, jak tam było wstępne podzielenie tych poddomen. Biorę sobie te poddomeny, na przykład wziąłbym offers i inquiries, z tego względu, że w inquiries pojawiło się słowo offer, więc chciałbym zobaczyć, czy może jednak tam nie ma czegokolwiek wspólnego, bo być może jest jakiś proces, którego nie zauważyliśmy, i zamodelować sobie tylko to. Jak to będziemy mieli zamodelowane, to już możemy równolegle iść, bo ja na przykład biorę kolejną grupę na process level, na inne procesy, i inną subdomenę, a mój kolega z zespołu, który też bardzo lubi event storming. Ale już na tym niższym poziomie może od ciebie przejąć kolejny step, czyli właśnie wyjście do tego bounded context canvasa, wyjście do bounded context level i, i tyle. I to jest koniec, jeżeli chodzi o strategiczne modelowanie tych procesów biznesowych w tej domenie biznesowej, z tego względu, że potem już mamy do czynienia z design levelem. No, a w design level no to już bierzemy swoich kolegów, deweloperów i, i jazda z tym, co zamodelowaliśmy. Y czy do każdego typu projektu stosujesz DDD, czy jednak są jakieś projekty albo specyficzne, albo na tyle małe, że nie, nie projektujecie tego w DDD? Powiem tak. Myślałem, że do każdego będę to robił, bo kocham to strategiczne domain-driven design i to nie ma w sumie wielkiego znaczenia, co to jest za system. To zawsze się sprawdza. Przynajmniej jeszcze nie miałem tak, żeby się to nie sprawdziło. Bo nie gadamy tu o kodzie. My nie rozmawiamy o tym, jak to ma być zamodelowane. Już taktyczne domain-driven design? Nie, 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 nie. To jak naprawdę jest potrzeba. Natomiast strategiczne myślałem, że zawsze. Ale na przykład ostatnio mam taki projekt, dosyć prosty, związany ze sztuczną inteligencją, gdzie mamy cztery klocki. I w tych czterech klockach dwa klocki to są takie przelotki, tak naprawdę. Po prostu integrujemy się z fażurze, z tymi wszystkimi rzeczami. I przykładem jest Microsoft Bot. Microsoft Bot składa się z dwóch części. Jeden to jest App Service, drugi to jest po prostu bot. I w tym App Service hostujesz swoją aplikację, tego bota. I ten bot jedyne co robi, to on bierze te dane, które przychodzą od tego bota prawdziwego, tamtego serwisu i robi strzał do API, które już sobie przetwarza tam pewne rzeczy. No ale no to do takiego App Serwisu. W ogóle nawet bym nie pomyślał o tym, żeby robić coś takiego, ale no to jest bardzo techniczny moduł, to jest coś technicznego. Jeżeli pojawiają się procesy biznesowe, zdecydowanie tak, polecam. I ważna rzecz, nie musicie stosować tego wszystkiego. To jest oczywiście jakaś droga, bo często ta droga jest rozproszona. Jak czytacie książki, tutoriale, to nie wiadomo, co z czego wynika. Tu chciałem Wam przekazać taką drogę, którą możecie podążać. Step by step. I powinniście być w stanie to zamodelować. Ale to nie oznacza, że musicie zawsze tak robić, bo możecie skorzystać tylko z części. I też będziecie robić DDD. To jest bardzo ważna rzecz. Chyba Vlad Konono w swojej książce Learning Domain Driven Design napisał o tym, że nie musicie stosować wszystkiego. Każdego konceptu, który tam znajdziecie w Bluebooku. To jest bez sensu. Nie zawsze Wam się to przyda, a i tak będziecie robić część. I jeżeli zrobicie to modelowanie, nawet w części, nawet ten big picture, to to już często otwiera oczy ludziom, którzy są na tym warsztacie i mówią, o kurczę, nie pomyśleliśmy o tym. Bo często spotkałem się z taką reakcją, że ktoś przychodził do mnie z biznesu i mówił, to jest proste, to jest proste, to nie potrzebujemy tych te departamentów stamtąd, stamtąd, siamtąd. No i potem ja mówiłem, dobra, ale ja jestem głupi, ja chciałbym jednak tych wszystkich ludzi wziąć na ten warsztat. No i zaczynał się warsztat. Słyszałem na początku na przykład, że, no wiecie, sorry, że musieliśmy się spotkać, no ale on w ogóle nie wie o co tu chodzi, nie? Okej, okay. o mnie. No i ja zaczynałem na przykład sobie coś tam z nimi modelować, albo za pomocą invenstoringu, albo do storytellingu I, i, I nagle ty, no nie pomyśl, ty, a wiedzieliście, widz, że to jest tak, ale to nie jest tak, nie, 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 nie. to jest zupełnie inaczej. Nie, no co ty mówisz? Na pewno jest inaczej, nie? My robimy to w ten sposób. No a my robimy to w ten sposób. No i to jest właśnie ten moment, kiedy robicie w dwa różne sposoby, ale wszyscy myśleli, że robią wszystko tak samo. Także nawet przeprowadzenie takiego ja bym nie nazwał tego głupiutkiego event stormingu big picture, ale takiego zwykłego big picture'owego warsztatu bardzo dużo otwiera drzwi. Dzięki. Wspomniałeś na początku, że pełnisz rolę konsultanta, czyli rozumiem jak prowadziłeś implementację to jako osoba z zewnątrz, bo tu mam pytania z doświadczenia, wiem, że w mniejszych organizacjach jest łatwiej. Mhm. W dużej takiej, w której teraz pracuję zastanawiam się, kto miałby być ownerem później, Takie, kto miałby to utrzymywać i kto byłby takim driverem, jeżeli to jest ktoś w organizacji. Jasne. A wygląda to w ten sposób, że jeżeli... Bo może podzielmy to na dwie części. Pierwsza część to praca wewnętrznie. Albo w dużej, albo w małej firmie. W małej firmie super prosto. Dzwonię albo piszę do CEO, hej, chodź, do, bo masz jakiś fajny pomysł, chodź, weźmy sobie CFO, bo on ma ten problem tam finansowy i może jakiegoś tam product owner'a z jakiegoś produktu i dwóch deweloperów, którzy mają bardzo duże doświadczenie w tej domenie, jeżeli chodzi o wiedzę biznesową. No i mamy ten warsztat. Super, najprościej, najfajniej. Potem wewnętrzna praca w dużej korporacji. To jest chyba najgorszy, e, najgorszy case, z tego względu, że przychodząc z zewnątrz, masz o wiele większy wpływ, jest się troszeczkę inaczej traktowanym zazwyczaj. Z wewnątrz musisz poświęcić trochę więcej czasu, bo pierwsza rzecz, jesteś integration ekspertem. Tak na dobrą sprawę jako ten architekt pełnić rolę integration experta. Dlaczego integration experta? Ponieważ masz wiele domen, wiele obszarów, w których są różne zespoły, oni mają swoje jednostki biznesowe. Nad nimi są dyrektorzy, super dyrektorzy i super fajni dyrektorzy, i to się rozmywa bardzo. Ale nadal poprzez rozmowę jesteś w stanie wyciągnąć pewne osoby. Powiedzmy, że ściągasz na taki meeting 25 osób, ale rozmowa 5. No, bo musi ściągnąć te 25, bo jak nie ściągniesz tego pana, no to ten się obrazi, ten się nie obrazi i tak dalej, więc trzeba ich ściągnąć. I teraz, jak mamy te 25 osób, aktywnych jest 5, 6, 7, to ja sobie biorę te 5, 6, 7, potem na warsztat swój własny i o wiele łatwiej jest w ten sposób przeprowadzić taką wstępną selekcję. Czyli jeżeli ktoś mi się odzywa i ktoś jest aktywny na tym spotkaniu, ma jakieś pomysły, ja go biorę. Nawet jeżeli on nie jest ekspertem w tej domenie, ja go chcę, bo być może zauważy coś, Czego wcześniej nie zauważyliśmy. Jako zewnętrzna osoba, jako zewnętrzny konsultant, to to, co możesz zrobić, to albo to będzie jednorazowy strzał na zasadzie, że przeprowadzasz te pierwsze warsztaty Big Picture i to jest wszystko. Radźcie sobie. Czasami tak jest, bo firma po prostu chce zobaczyć, że ma problem, ale ten problem będzie rozwiązany za trzy lata, bo się okaże, że ojej, nie wiedzieliśmy, no i trzy lata miną. Natomiast jeżeli firma wyrazi chęć, żeby to kontynuować, no to po prostu kontynuujesz. Chyba, że na przykład też jest jeszcze jeden case edukacji wewnętrznej, czyli przeprowadzasz najpierw wstępne warsztaty w ogóle nie związane z tą domeną biznesową, tylko z czymś innym. Następnie kolejny proces, kolejny, kolejny. Jak dopiero załapie jakaś grupa, to ta grupa na przykład przejmuje rolę tych integratorów. Właśnie tego A dotyczyło doskoku. pytanie, z twojego doświadczenia, jakie to role były w firmie? Czy to bardziej analityczne, architekci, product Architekci, zdecydowanie architekci. To jest, to jest dosyć ciekawe, bo jednak ten biznes bardzo się przeplata, jeśli chodzi o pracę architekta. Musisz znać biznes i najczęściej to architekci byli chętni na takie rzeczy, ale bardzo często zdarza się potem tak, że architekt nagle dostaje rolę planowacza, godzin dla zespołów i rozliczania tych zespołów. No to wtedy już mi się nie podoba. Ale dopóki to dotyczy kodu biznesu, tych diagramów, analizy biznesowej, jak najbardziej. Czasem jeszcze fajnie się zdarza, że jest jakiś bardzo dobry analityk biznesowy i analitycy biznesowi widzą bardzo dużo, ale musi być naprawdę bardzo dobry. To są takie rzeczy, które otwierają na oczy architektom, bo się okazuje, że ci goście, którzy tylko siedzieli w tej analizie biznesowej przez ostatnie 20 lat z różnymi systemami, oni znają już tyle różnych archetypów. Oni wchodzą do tego systemu i mówią: A, dobra, tu będą na pewno raporty, płatności, tu będzie coś, tu coś, tu coś, tu coś. I to jest też coś, czego nabierasz jako architekt. Po pewnym czasie widzisz więcej. Wchodzisz w system i od razu widzisz, na bank będzie to, to, to i to. Bywa to zdradliwe, bo się okazuje, że wcale tak łatwo nie jest, ale widzisz, masz ten plan, projekt w głowie. Im więcej projektów, tym lepszy plan. Czekaj, ja się napiję. Mam pytanie, ten biznes kontekst was. w sensie ten, jak powstanie ci taki artefakt z tego, mhm. to używasz go tylko po to, żeby to później przełożyć w pewnym momencie na design level, na, na kod, czy gdzieś go zachowujesz na później? W mirobodzie. No Tak, tylko później, jakby z czasem on na pewno będzie stało się nieaktualny, tak? No bo powsta nowy polityk będzie tego miro aktualizował, więc czy to jest sens to trzymać gdzieś jeszcze dla potomnych, czy to nie tylko na czas po prostu modelowania w tym momencie? A... Ja bym to robił na czas modelowania zdecydowanie. Na zasadzie, że możesz do tego wrócić. Jeżeli na przykład po roku wrócicie, no po prostu zacząć od zera. Możecie sobie skopiować to, żeby było jako referencja, ale to też znowu jest groźne, bo będziesz patrzył jak to wygląda, jak to wyglądało w przeszłości, a może zupełnie inaczej będzie teraz. Czy zazwyczaj na takich sesjach stormingowych pełnisz rolę facilitatora i modelarza, czy w jakiej roli byś w siebie postawił? W event stormingu pełnię rolę nadzorcy. Na zasadzie, że sobie chodzę pomiędzy ludźmi, obserwuję dyskusje, słucham tych dyskusji, zadaję trudne pytania czasem, a, bo widzę, że na przykład nie wiem, ktoś się tam wspiera z kimś innym, no to na przykład hotspot zaznaczam wtedy, ja jako ja zaznaczam hotspot na... Tablicy i OK. Natomiast jeżeli chodzi o tą drugą technikę modelowania, czyli domain storytelling, tam jest trochę trudniej, bo tam potrzebujesz jednocześnie pytać biznes, czyli masz eksperta domenowego, pytasz, 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 on odpowiada i jednocześnie musisz modelować ikonkę, połączenie między ikonkami, to co jest między dwoma ikonami, a to są tak aktorzy i wali objecty na zasadzie że jestem aktorem wykonuję jakąś akcję na jakimś obiekcie mam coś tam dalej i tak dalej to rośnie wielka taka mapa i tu na samym początku robiłem to sam ale to jest bardzo niewydajne nieefektywne nieefektywne i polecam wtedy mieć drugą osobę jedną do modelowania i ta osoba tylko modeluje nic więcej rysuje te diagramy a ja słucham, ja zadaję pytania i tak dalej, i tak dalej. I to jest ta podstawowa różnica między domain storytellingiem, taka najbardziej podstawowa, a event stormingiem. W event stormingu biorą udział wszyscy i sobie po prostu modelują to na tablicy, a w domain storytellingu to często wykorzystuję, jeżeli nie jestem w stanie dostać ludzi na ten warsztat. To ja wtedy biorę dwóch gości, dwóch jakichś gości, którzy znają ten biznes, tą domenę, ja ich słucham. Oni się między sobą sprzeczają, ja słucham, ja zadaję pytania, modeluję sobie i mam cały proces wtedy wymodelowany. Czasami jest potem walidacja, tam są też różne warstwy tego domen storytellingu, tak jak w event stormingu, to w domain storytellingu jest to samo, osiem warstw jest. Gdzie zaczynamy od takiej najbardziej powiedzmy generycznej, a kończymy na takiej bardzo, bardzo szczegółowej. Także event storming jesteś w stanie poprowadzić sam? Domain storytelling nie polecam. Miałem jeszcze pytanie, ponieważ mhm. na bardzo szybko, w sensie bardzo szybko przebiegliśmy przez Big Picture. Mhm. Moje pytanie jest następujące. Jak szybko przy Big Picture odrzucasz eventy niebiznesowe? Bo czasami warto jest zachować te eventy techniczne, żeby odblokować po prostu nazwijmy to kreatywność, żeby odblokować myślenie. Bo niektórym, jak zabierzesz ten ich ukochany event to się zamknął w sobie. I... Zgadza się i to nie jest tylko w takim przypadku, ale też w przypadku, kiedy masz zduplikowane eventy albo w ogóle napisane totalnie od czapy, nie wiadomo o co chodzi i zgarniasz ten event, to wtedy tak samo możesz urazić tą osobę, ale to jest właśnie to, na co ja to rozdzielam. Jak chodzę sobie wzdłuż tej tablicy, i wsze, znaczy wszerz tablicy i obserwuję tych wszystkich ludzi, bo obserwuję sobie, co oni tam piszą za eventy, Podchodzę i na przykład mówię, słuchajcie, to jest duplikacja, bo tam jest event, ja od razu go odklejam. Czy jak jest beznadziejnie napisane, to się pytam, dlaczego tak, o co tutaj chodzi? I albo ta osoba przepisze, albo stwierdzi, dobra, to wyrzucamy. Ale te techniczne, razem z tym zespołem, który mam na warsztacie, dopiero potem się przyglądamy. Czyli ja nie odrzucam tego chodząc pomiędzy nimi i odrzucam techniczne, tylko jak mamy wszystko, mamy całą mapę naszą na tablicy bądź na ścianie, Wtedy idziemy i zastanawiamy się. Ok, słuchajcie, tu jest taki, mm, taki event bardzo techniczny, to nie jest nasz event domenowy prawdopodobnie. Czasami zdarzy się, że to jest jednak przydatne, bardzo rzadko, ale zdarza się. No to wtedy go zostawiam. A jak nie, no to razem stwierdzamy, OK, wyrzucamy. Jak masz grupę, to jest łatwiej, bo jeżeli pięć osób powie, ej, nie, to nie jest bez sensu, a masz siedem osób w warsztacie, no to wiadomo, że ta jedna osoba raczej się zgodzi. Presę grupy. Ale zdarza się czasami, że ktoś zaczyna dyskusję i okazuje się, że ma rację. I Wtedy te pięć osób nie ma racji, zostawiamy ten event i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę trudno dać jakiejś heurystyki tutaj. To jest taka kaczutka tak naprawdę. Im więcej zrobisz tych warsztatów, tym łatwiej. Jaka jest twoja preferowana forma event stormingu? Stacjonarnie z fizycznymi karteczkami? Stacjonarnie na Miro zdalnie? Czy... Stacjonarnie z fizycznymi karteczkami, ale tymi, e, one się chyba nazywają. A, oj. Te, które możesz e, przypiąć do tablicy, słucham? Nie, bez kleju. Także możesz poprzesuwać karteczki. Elektrostatyczne, dokładnie. Dziękuję. Więc to jest fajniejsze z tego względu, że nie musisz tego wyrzucać i pisać nowej karteczki na przykład albo nie musisz przeklejać tego, po prostu sobie przesuwasz i to bardzo dobrze się sprawdza, także event storming polecam fizycznie w pokoju, gdzie nie ma nic, nawet jak nie ma parapetów, to by było super. Bo jak usuwałem stoły i krzesła, to a były parapety, no to niektórzy siadali na parapetach, nie? więc jak nie masz parapetów, nie masz stołów, nie masz krzeseł, nic, po prostu jest wykładzina, to zazwyczaj wtedy stoimy i modelujemy, jesteśmy skupieni. Jak są krzesła, to często po prostu ktoś odpływa i tyle z warsztatu. Także polecam na stojąco i fizycznie, jeżeli zdalnie, no to MIRO świetna rzecz do robienia tych warsztatów ale tutaj to myślę, że inną osobę musielibyśmy zaprosić, właśnie wspomniany Radek Maziarka, on jest mistrzem Miro i prowadzi właśnie warsztaty zdalnie, jeżeli chodzi o event storming. Dzięki.